Na kanale kaktus24.pl. Dzisiaj pokażę Wam, jak ustawić zegarek Casio SGW500. Zegarek wyposażony jest w kompas oraz termometr. Także zaczynajmy. W trybie wyświetlania godziny przytrzymujemy lewy górny przycisk. Jak widzimy, pojawił nam się tutaj napis Adjust. Przytrzymaliśmy troszeczkę dłużej. Teraz mamy możliwość skalibrowania wskazówek. Także od razu, że tak powiem, dwa za jednym. I małdem przechodzimy tam dalej. Jak widzicie, wszystkie wskazóweczki są równo, więc adjustem zatwierdzamy. No i przejdźmy do samych ustawień zegarka. Wybieramy strefę czasową. Lewym dolnym przechodzimy dalej, małdem. Mamy Daylight Saving Time on, off. Tryb wyświetlania godziny 12 i 24. Reset sekund. Zmiana godziny. Minut. Ustawienia daty. Rok. Miesiąc. Dzień. Tutaj sygnał dźwiękowy po przyciśnięciu klawisza. Długość podświetlenia. No i tryb wyświetlania daty. Mamy rok, miesiąc, dzień. Możemy zmienić dzień, miesiąc, rok. Miesiąc, dzień, rok. No i wszystko. Adjustem zatwierdzamy. Ustawiamy naszą strefę czasową. Jeżeli chodzi o... Zaraz się ustawi. Jeżeli chodzi o kalibrację termometra, włączamy go. Przytrzymujemy adjust. I możemy ustawić daną temperaturę. Po czym adjustem zatwierdzamy. Tak samo w przypadku kalibracji kompasu. Wchodzimy w kompas. Przytrzymujemy adjust. No i mamy ustawienia kompasu. Adjustem zatwierdzamy. No i gotowe. Dzięki za obejrzenie filmu. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie nasz kanał.